Cześć, dziś na Popraw Koronę, nowa rzeczywistość w praktyce, Olga Kozierowska. Cześć Olu. Cześć. Bardzo się cieszę, że jesteś, że zgodziłaś się spotkać. Olga Kozierowska jest założycielką Fundacji Sukces Pisany Szminką i wspiera kobiety w rozwoju, ale jest też dziennikarką, działaczką społeczną, aktorką. I dla mnie jesteś, Olu, taką inspiracją w tych zmianach. Ja obserwuję zarówno Sukces Pisany Szminką i działania fundacji, ale też twoje profile i widzę dużą energię zawsze od ciebie. Ty jesteś dla mnie takim przykładem osoby, która się nie boi zmian. I o tym chciałabym z tobą dzisiaj porozmawiać. Wierzę, że jesteś inspiracją dla wielu osób i mam nadzieję, że również dla moich widzów. I chciałam cię zapytać, kiedy u ciebie był taki moment przełomowy, w którym ty powiedziałaś sobie, że jakby zaczynasz jakiś w ogóle proces zmiany, bo to zawsze taki przełom musi chyba w życiu nastąpić, tak mi się wydaje. Jak to było u ciebie? Jakie były te początki? Wiesz co, to właściwie trudno jest określić początek zmian, bo moje życie właściwie składa się ze zmian. I taką chyba pierwszą poważną, którą pamiętam, no to była zmiana dotycząca mojego jakby kierunku takiego, powiedzmy, życia zawodowego, czyli no ja byłam w szkole muzycznej podstawowej, potem liceum, potem szłam na studia też muzyczne i okazało się de facto trochę z zewnątrz jakby ta zmiana nastąpiła, bo pewnie gdyby nie nastąpiła, czyli nie miałabym na przykład zwyrodnienia ścięgien, bo to o to chodzi dokładnie, to nadal bym grała na skrzypcach, może, aczkolwiek bardzo się cieszę, że to się wydarzyło z perspektywy czasu, pomimo tego, że wtedy było to dla mnie dość dużą, może nie tragedią, ale no takim momentem, gdzie ja nie wiedziałam, co dalej i co ja ze sobą zrobię. I mi się wydawało, że ja nic więcej nie umiem, tylko grać na tych skrzypcach i być muzykiem i w ogóle what the hell, prawda? Więc, ale bardzo szybko cieszyłam się jednak, że ja nie zostałam na tych skrzypcach. Tak z rozpędu, bo my często, no właśnie, jak idziemy do liceum, potem na studia, to z rozpędu kimś zostajemy i potem jesteśmy tak do tego przywiązani, a jednocześnie tak boimy się zmiany, że już w tym trwamy do śmierci, a piękne rzeczy przechodzą nam koło nosa, te, o których marzyliśmy. Ostatnio przeczytałam bardzo ciekawy artykuł dotyczący, czy to był jakiś rozdział w książce, nie pamiętam, ja czasem po prostu zapamiętuję coś i to stanowi inspirację dla mnie w życiu i powtarzam ją dalej, że wiesz, że my pozwalamy upływowi czasu zabrać nam marzenia. Że po prostu zaczynamy się godzić na to, co już jest, na tę swoją przeciętność. Paradoksalnie często rodzina w ogóle, założenie rodziny bywa takim już przypieczętowaniem oddania marzeń wodzie, nazwijmy to, albo komuś, no w tym sensie wodzie, że po prostu puszczamy to i to spływa gdzieś i dajemy sobie no, takie przyzwolenie na to, że no, już mamy rodzinę, nie ma co myśleć o głupotach, trzeba być odpowiedzialnym i to jest taka nasza dyspensa na tę naszą przeciętność, której tak naprawdę nie lubimy, bo gdybyśmy tylko z nią zostali, to byśmy na pewno to zmienili. Więc no, ta moja pierwsza zmiana, znowu wracając do twojego pytania, była jak miałam lat 19, czy miałam właśnie zaczynać taką no, drogę życia studentki i okazało się, że jednak muszę skręcić i nie wiedziałam, co mam zrobić, więc za namową ojca po prostu poszłam na wtedy modny kierunek, do którego w ogóle się nie nadawałam, nie oszukujmy się. W ogóle, bo ja powinnam pójść na jakąś psychologię czy coś, no ale to chciałam też aktorstwo właśnie uprawiać, ale to mi wybito z głowy skutecznie. Poszłam na zarządzanie i marketing na Uniwersytet Warszawski. Mhm. Była ta pierwsza duża zmiana. Aha. No i potem się okazało, że właśnie wpadłaś w taki rytm, w który zostałaś w jakimś sensie wrzucona. I kiedy się zorientowałaś, że to jednak właśnie nie jest swój świat i co ci dało taki impuls do tego, żeby właśnie zmienić? Wiesz co, no ja skończyłam w końcu studia za granicą i te studia już jakby format studiów zagranicznych bardzo mi odpowiadał, pomimo tego, że nadal była to ekonomia, marketing. Natomiast tam nauczono mnie myśleć i tam
zorientowałam się, że to, co ja mam w głowie i moje pomysły, tudzież to, co ja myślę o czymś albo z czym się nie zgadzam, ma wartość. I to jest coś, co zdecydowanie cierpi w naszej edukacji polskiej do tej pory. Czyli książka i profesor mają zawsze rację. A to nieprawda. Tam nauczyli mnie podważać rzeczywistość. To jest ogromna wartość, bo ja po prostu nie idę utartymi schematami i nie wierzę każdej książce i nie wierzę każdemu autorytetowi, który nawet może jest autorytetem, ale zawsze można coś zrobić inaczej. Gdyby ktoś nie podważał nawet autorytetów albo nie podważał istniejącym strategiom dojścia do czegoś lub zdobycia czegoś, to nie mielibyśmy odkrywców po prostu w ogóle. To już by się dawno temu to skończyło. Więc to mi bardzo dużo dało. Ja wróciłam do Polski, zaczęłam pracować w różnych korporacjach i na dłużej zatrzymałam się w korporacji, która dziś nazywa się DPD, wtedy ona miała inną nazwę, bo aż na 7 lat. To była ostatnia korporacja, w której pracowałam i tam naprawdę rozwinęłam skrzydła, bo miałam bardzo mądrych tam doradców i szefa, prezesa, który no, widział we mnie tę wartość taką tworzenia i on mi po prostu pozwolił tworzyć, czyli ja sobie zrobiłam cały dział, właśnie agencję reklamową sobie zrobiłam in-house i to było naprawdę cudowne, więc wszystko robiliśmy sami, tworzyliśmy sami, robiliśmy szalone rzeczy, jeszcze ten prezes był tak elastyczny, że ja po prostu mogłam naprawdę, wymyślałam takie rzeczy, włącznie z tym, że go przebierałam, na przykład w listonosza francuskiego. I on się na wszystko zgadzał i to było cudowne, bo też potem no, już dziennikarze na przykład, bo ja zajmowałam się oczywiście komunikacją i marketingiem i dziennikarze w końcu przychodzili na nasze eventy, bo chcieli zobaczyć, co my takiego, wiesz, co wymyśliliśmy znowu, dziwnego albo zaskakującego. I w ten sposób nauczyłam się robić naprawdę niesamowite rzeczy za nieduże pieniądze i to taką stało się moją wartością, więc jak potem gdzieś tam, nie wiem, no, łowili mnie różnych kanterzy, to zawsze to było gdzieś podkreślane przez nich, jak ja to robię, że tak mało wydałam, a na przykład taki był zasięg albo tyle było artykułów w mediach. I po urodzeniu pierwszego dziecka ja wróciłam do pracy po 5 miesiącach, natomiast ponieważ ja już byłam, to jest oczywiście cały czas dylemat matek dzisiaj pracujących i tych, które mają wysoką funkcję, no ja wtedy już byłam na stanowisku dyrektorskim, miałam pod sobą 5 krajów, i jak wróciłam po macierzyńskim, no to dostałam 14 krajów. I tak jak jeszcze 5 krajów, to miałam poczucie nadal, że tworzę. Tak już jak 14 było, to nie było żadnego tworzenia. Musiałam oddać moją ukochaną Polskę, zresztą bliskiej mi osobie, więc aż tak bardzo Polska nie ucierpiała. W tym sensie ja nie ucierpiałam, nie Polska, tylko ja nie ucierpiałam, bo gdzieś byłam blisko i emocjonalnie i wiedziałam, co się dzieje. Natomiast stałam się po prostu kontrolerem, a ja się do tego nie nadaję. Ja w ogóle nie mam predyspozycji do tego, umówmy się. W sensie ja nie nadaję się w ogóle też na tak zwane czasy płaskie, czyli ja mogę iść na restrukturyzację gdzieś, mogę coś właśnie tworzyć, mogę wprowadzać nowe, ale jak ja mam tylko utrzymać status quo, to ja się w ogóle nie nadaję do tego. Oczywiście. No ale wiesz, jakby fajnie, że przede wszystkim to rozpoznałaś, bo czasami mam wrażenie, że zatrzymujemy się tylko na tym rozpoznaniu, że ja się do tego nie nadaję, no i właśnie wiele lat potrafimy w tym tkwić i narzekać, no sama na pewno masz wiele osób to słyszałaś, ja również. No i właśnie co się dzieje, kiedy dochodzimy do tego momentu, ja już nie wiem, no już nie chcę, tak? To nie jest moje. I co zrobić, żeby właśnie ruszyć z tego miejsca? Jak to właśnie było u Ciebie? Jak Ty dzisiaj radzisz kobietom? Jak to zrobić? Wiesz co, ja uważam, że każdy ma swój sposób i ja na przykład nie jestem ryzykantem, więc ja zrobiłam to w sposób bezpieczny. Taki, jak też robią to kobiety, które mają dzieci. Bo jak masz dzieci, to wzrasta twoje poczucie odpowiedzialności i nie jesteś już ryzykantem pod tytułem hajda, fajnie, rzucę pracę stabilną, w której dużo zarabiam i będę próbowała nowego. No więc ja po prostu chciałam coś tworzyć, a jednocześnie obudził się we mnie taki mój, no, moja połowa mojego jestestwa i tożsamości, czyli społecznik. Więc i ja tak mam. I myślę, że każdy tak ma, jeżeli rzeczywiście zaczynamy myśleć o czymś i szukać czegoś, to ja na przykład tak mam, że mi wszechświat albo ludzie podrzucają ciekawe artykuły, a tutaj książkę nagle dostanę w prezencie, a tutaj nagle oglądam program. Ale to myślę, mi się wydaje, że też działa w ten sposób, że my kierujemy uwagę po prostu na coś. To jest tak, jak wiesz,
kupujesz te czerwone okulary i nagle widzisz, że każdy ma czerwone okulary, albo zachodzisz w ciążę i widzisz same baby w ciąży naokoło, prawda? Albo kupujesz sobie niebieski samochód i mówisz, Jezus Maria, wszyscy mają mój samochód. Dlatego, że twoja optyka akurat i uwaga są skierowane właśnie na ten obszar, czy na ten produkt, czy na to coś. Więc jak ja skierowałam uwagę na to coś, czyli na kobiety i ich pozycje w biznesie, a następnie w mediach, to co chwilę, albo jak ktoś usłyszał, że ja o tym, nie wiem, szukam takich informacji, no to mi przesyłali linki, a to jakiś raport mi wpadł do rąk i to rzeczywiście zaczęło we mnie kiełkować. Potem przypadkiem kolega zaprosił mnie do radia, wtedy to było Radio PIN, żebym opowiedziała o Afryce, jak mieszkałam w Afryce, mieszkałam w Zambii, czyli północnej Rodezji przez ileś lat. Jak poczułam magię radia, no to się po prostu zakochałam. Ja zresztą do tej pory lubię tę intymność. Dzisiaj to już nie musi być radio, bo możesz nagrywać równie dobrze podcasty, ale to jest ta intymność, którą się tworzy. No nawet namiastka jest dzisiaj teraz między nami, prawda? Więc oczywiście no, dzieli nas niestety ekran, ale no, wiesz, o czym mówię. Ta możliwość dzisiaj technologiczna daje nam przede wszystkim rozmowę, znaczy, że my możemy porozmawiać dłużej, że to już radio nas zawsze mniej ograniczało czasowo na przykład niż telewizja, gdzie mamy podcasty, właśnie wideokasty i to chyba właśnie o to chodzi w tym, co mówisz, że możemy po prostu się wygadać. No ale właśnie wracając do twojego tematu, czyli radio cię zafascynowało. Zdecydowało, po czym, ponieważ ja jednak byłam dobrze wyuczonym i jednak doświadczonym PR-owcem i marketerem, no to wiedziałam jak, i byłam już naumiana też, jak wydać małe pieniądze, a zrobić coś dużego i wiedziałam, że jeżeli chcę budować jakąś świadomość i pokazywać, że kobiecy sukces niczym się nie różni, ale i warto o nim tak samo mówić, i warto zapraszać kobiety ekspertki, to wiedziałam, że muszę być w mediach po prostu. Więc dlatego no, zaczęłam się przygotowywać do tego, więc jak pomyślałam, że chcę być w radiu, to ja jako urodzona, właściwie nie urodzona, wychowana perfekcjonistka, zrobiłam kurs u drugiego głosu polskiej trójki, no tego tak zwanego tradycyjnego, pięknego, pani Danuty Stachyry, więc chodziłam do niej na zajęcia przez pół roku, żeby mieć poczucie, że naprawdę mam i ustawiony głos i odpowiednio umiem mówić, żeby to było profesjonalne. Jednak wtedy też, to był rok 2008, no to nie brało się do radia każdej przypadkowej osoby. Było bardzo trudno, nawet bym powiedziała. No tak, to akurat... Z jednej strony jest fajnie, że tyle osób prowadzi podcasty, z drugiej strony, tak jak słucham teraz radia, to trochę mi przykro, że ludzie tak kaleczą polski język, no nie wiem, mówią niewyraźnie i że to już to nie jest to radio, że to już to se ne vrati. I to trochę mnie boli jako jednak osobę kochającą głos i pracę z głosem. Bo jeszcze jestem dodatkowo po wokalu klasycznym, więc no to też gdzieś daje nam inną świadomość głosu. Natomiast wracając do... Doskonale, o czym mówisz, bo tutaj też myślę, że warto to podkreślić, taki moment, w którym trzeba też zapracować na to, żeby no właśnie, żeby się gdzieś pojawić, żeby móc pracować głosem na przykład w tym momencie. Ja po prostu wiedziałam, że muszę być w mediach i tak się zaczęła ta zmiana moja powoli, bo ja miałam premierę programu Sukces Pisany Szminką na antenie Radia PIN 6 września 2008 roku. Za miesiąc zaraz były konferencje, które wtedy organizowaliśmy w Masce. Mówię Maska, wyobraź sobie. Potem zaraz powstał konkurs Bizneswoman Roku, znaczy jeszcze w międzyczasie strona internetowa. No i na końcu miałam właśnie kropkę na ten program telewizyjny i to dopiero się wydarzyło w kolejnym roku. Natomiast no ja przez pół roku, czyli do marca 2009, no pracowałam na dwie nogi, no w tym sensie, że pracowałam w korporacji i robiłam Sukces Pisany Szminką po godzinach. Więc jeżeli ktoś sobie życzy bezpieczny start, taki jak mój, to musi się przygotować, że będzie zapierdzielanka przez pierwsze pół roku minimum. No potem dalej trzeba bardzo dużo pracować. Myślę, że takie pierwsze dwa lata to jest ten moment, czy się rozwiniesz, czy się zmieniesz. Mhm, jasne. To jest taki newralgiczny czas.
A ja na pewno to, co ja mam przez wytworzone przez szkołę muzyczną, to jest ogromna systematyka pracy. Właśnie. Szkoła muzyczna tylko uczy. Bo nie oszukasz, nie ściągniesz tak jak na klasówce z matematyki, czy z polskiego, czy jakiegoś innego przedmiotu, tylko jak grasz na instrumencie, to po pierwsze nie ma przerw, nie ma weekendów na odpoczynek, nie ma nawet wakacji na odpoczynek i ferii, bo ty codziennie musisz grać, to jest tak jak ze sportem. I musisz ćwiczyć dużo, bo no, prawda jest taka, że jak... O, teraz pani usiadła tutaj z dzieckiem. Więc prawda jest taka, że po prostu no, uczy cię to tej pracy systematycznej. I ja to gdzieś mam zakorzenione. Oczywiście to ma też swoje czarne strony. Ja w pewnym momencie musiałam się nauczyć odpoczywać. No właśnie, tak. Tak, ale myślę, że w tym takim momencie, kiedy chcesz działać i rzeczywiście chcesz coś zmienić, to planowanie i działanie jest kluczowe. Kluczowa jest decyzja. Bo w decyzji jest bardzo dużo mocy. Że jeżeli naprawdę, naprawdę podejmiesz taką decyzję strzewi, że oto idziesz w kierunku zmiany, to zaczyna się kręcić. Ja nie jestem zwolennikiem przygotowywania skrupulatnych i szczegółowych planów, szczególnie dziś to pokazuje, czyli dziś żyjemy w czasach, kiedy możesz przewidzieć coś może na tydzień, może na dwa dni, ale na pewno nie na dłużej. Następnie jakby określenia ram twojego planu i działania. I jak ja działam, to ja weryfikuję plan podczas działania, czyli zmieniam, patrzę, że myślałam, że w prawo będzie dobrze, ale w prawo nie jest dobrze, no to skręćmy trochę w lewo, a może teraz się jednak wycofajmy dwa kroki, żeby potem zrobić cztery szybkie do przodu. Więc ta elastyczność dzisiaj i umiejętność adaptacji uważam za klucz do tego, żeby osiągnąć sukces w jakiejkolwiek materii. A co łączy te kobiety sukcesu, z którymi się spotykasz, którym doradzasz, które nagradzasz? A co one mają takiego niesamowitego, że właśnie, właśnie nie chcę powiedzieć udaje im się, tylko osiągają to, co osiągają? Wiesz co, jakbym miała znaleźć jakiś taki jeden link łączący wszystkie, pewnie jednego, to nie jest jedna rzecz. Na pewno jest to wytrwałość i to jest, użyję może cytatu Churchilla, że to jest takie przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. To jest to, że właśnie w momencie, kiedy nasza wytrwałość i wysiłek zwyciężą nad talentem, to my wtedy osiągamy sukces. I jest taki moment, ja to nazywam tak jak w biznesie, break even, gdzie trzeba bardzo dużo pracować, bo nie wierzę w te wszystkie amerykańskie teksty pod tytułem, wiesz, usiądziesz, że w ogóle nie trzeba pracować, wszystko przychodzi samo od pewnego momentu. Więc najpierw to jest krew, pot i łzy i może wykreśliłabym tę krew, ale to jest pot na pewno, czasem łzy, czasem radość, bo jeżeli robisz coś, co kochasz, to nie będzie zawsze idyllicznie, ale przez to, że to kochasz, no to będziesz szła do przodu, pomoże ci to w wytrwałości. Ale naprawdę to jest dużo, dużo, dużo pracy, niepoddawania się, ciekawości, rozwijania się, elastyczności, adaptacji, no i umiejętności budowania relacji i monetyzowania tych relacji. I to są te rzeczy, które dziś dają ci sukces. Jakikolwiek, każdy ma inną definicję tego sukcesu, ale nazwijmy to szczęściem, spełnieniem. I od pewnego momentu, ja dzisiaj jestem w takim okresie swojego życia, że zaczynasz odcinać kupony, że wszystko jest po prostu łatwiejsze, przychodzi nawet samo, albo samo się układa. To jest tak jak z tym moim artyzmem, że dotknęłam tego artyzmu, zrobiłam szkołę aktorską, napisałam sztukę, wydałam tę sztukę, w tym sensie no, na razie na online, ale i tak to jest przełomowa rzecz, bo nikt do tej pory czegoś takiego nie zrobił, aż się dziwię, bo ta branża kulturalna cierpi i zastanawiam się, dlaczego oni tego nie robią, dlaczego nie wykorzystują nowych technologii, żeby pokazać teatr, gdzie można też zarobić więcej, no bo jak na Boga, jak zrobisz coś w internecie, to tak jak naszą premierę obejrzało 11 tysięcy ludzi i żałuję, że nie zrobiłam chociaż 5 zł za bilet. Bo jak masz 11 tysięcy, no to weź 11 tysięcy, na przykład 10 zł bilet,
no to w życiu taki teatr, który nawet sprzedaje bilety po 120 zł i ma, nie wiem, na widowni 400 osób, no to nie zarobi tyle, no, jakby prosta ekonomia. A powiedz proszę, czy to było, jaki ty miałaś na to właśnie plan? Czy COVID spowodował, że zmieniłaś tą premierę na premierę online, prawda? Dostosowałaś się do tej rzeczywistości? Tak. Ja w ogóle bardzo lubię takie sytuacje. Powiem ci, że jak teraz rozmawiam z ludźmi, ludzie się boją, a ja się jaram. To ja nie wiem, czy no właśnie, ja uwielbiam, jak mnie ktoś stawia pod ścianą i ja muszę znowu zastosować moją strategię. Nie wiedziałam, że się nie da zrobić, więc zrobiłam. Mhm. I po prostu uwielbiam to, bo dla mnie to jest, ja wtedy czuję, że jestem w ruchu, że energia się kręci. I to mnie po prostu niesamowicie motywuje do działania i motywuje mnie też to, jak pomagać już innym ludziom, jak mogą szybko zaadaptować swój biznes, pomyśleć zupełnie inaczej o swoim biznesie, rozrzucić znowu kości, pozbierać je na nowo, zupełnie inaczej. I właśnie dlatego mówię, że dzisiaj ta adaptacja, elastyczność są naprawdę niesłychanie ważne, jeżeli chcemy przetrwać, a następnie na przykład skorzystać na kryzysie, bo niektórzy korzystają, niektórzy się rozwalają, ale generalnie no... Wszystko jest możliwe, tylko po prostu trzeba chcieć, ale właśnie cieszę się, że doszłyśmy do tego wątku kryzysu, COVID-u, tej zmiany sytuacji. Ja też obserwuję sukces pisany szminką i widzę, że tam jest mnóstwo informacji dla kobiet, zresztą niekoniecznie, mężczyźni też mogą z tego oczywiście skorzystać, dotyczące w ogóle odnajdywania się na rynku pracy i tego kryzysu związanego właśnie z utratą tego bezpieczeństwa i stabilizacji. I powiedz, Olga, co takiego można w fundacji znaleźć? Do jakich treści byś właśnie odesłała osoby, które być może takiej właśnie pomocy dzisiaj potrzebują? Kursy online z certyfikacją. I dziś, w momencie, kiedy wielu ludzi traci pracę, no to fajnie jest zrobić kurs i zdobyć dodatkowy certyfikat, bo to wzbogaca nasze CV dodatkowo. Jeżeli na przykład szukamy jakiejś pracy i wymagane są jakieś kompetencje X, to można je na przykład odhaczyć naszymi kursami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz są też takie kursy, czy też inspirujące wykłady, które dotyczą sprzedaży, tego jak sprzedawać, jakich narzędzi używać, jak adaptować się na rynku. Więc i to wszystko jest bezpłatne, a przygotowywane przez naprawdę najlepszych ekspertów, więc można po prostu po to sięgnąć. Robimy też, to są i nasze podcasty, czy też wideo, to jest DNA sukcesu, gdzie na przykład wiem, ostatni, który nagrałam z Jackiem Santorskim dla ludzi, którzy funkcjonują w biznesie i zatrudniają też pracowników, bo też sami są pracownikami. Naprawdę uważam, że to jest jeden z najbardziej wartościowych materiałów, jakie w tym obszarze nagrałam, więc ogromnie to polecam. To jest i na Spotify, i u nas na kanale YouTube. No i oczywiście polecam naszą aplikację, którą stworzyłyśmy w czasach oczywiście jeszcze Prosperity, natomiast teraz dokładamy cały czas nowe programy i tam są i rzeczy dotyczące emocji, czyli na przykład uwalniania lęku według Hawkinsa, jak i teraz najnowszy program o szukaniu pracy właśnie w COVID-zie i rozmowach kwalifikacyjnych, właśnie takich, jaką my dzisiaj mamy, czyli rozmowie kwalifikacyjnej online, gdzie nie ma tej wymiany energii takiej, jaka by mogła być. Więc na tej aplikacji właściwie znajdziecie wszystko, tak? Czyli od emocji ja poprzez rodzinę, karierę, a także różnego rodzaju medytacyjne pliki oraz tak zwane moje ukochane koła ratunkowe, czyli tak jak tu się postawić na nogi w 3 minuty. Świetnie, bardzo, bardzo fajnie, że to wszystko wymieniłaś, bo to jest szalenie ważne, żeby po pierwsze z tego korzystać, to po pierwsze, po drugie, żeby wiedzieć, gdzie szukać i myślę, że osoby, które są na zakręcie, czasami trzeba im po prostu podpowiedzieć, bo nie zawsze wiedzą, w którym kierunku pójść, także bardzo Ci za to dziękuję. Jeszcze chciałam tylko zapytać na koniec, jak mężczyźni mogą wspierać kobiety, zarówno w biznesie, jak i we własnym domu. Też w takiej sytuacji kryzysowej właśnie.
Wiesz co, ja myślę, że w każdej sytuacji, to w momencie, kiedy mężczyźni zaangażują się w obowiązki domowe na równi z kobietami, to nareszcie będziemy mogły mówić w ogóle o równości w biznesie. Bo ja uważam, że nie będzie równości w biznesie, jeżeli nie będzie równości w domu. Bo po prostu będziemy mieli na rynku pracującą matkę i menedżera, i pana menedżera, tak? Pracującą matkę, która ma nie tę samą ilość energii, co pracujący menedżer, znaczy ojciec właściwie pracujący, która będzie zamiast iść gdzieś na jakiś networkingowy raut, żeby monetyzować kontakty, to będzie biegła odebrać dziecko i się denerwowała, czy pani opiekunki nie będą na nią patrzeć z podełba, bo przyszła o 17:05, a nie o 17:00. Tak? Więc jakby to jest bardzo szeroki aspekt i jakbym miała tak to skrócić, no jakby nas wspierają mężczyźni, mówię tutaj o naszej organizacji, o sukcesie pisanym szminką, więc my współpracujemy, mamy klub zresztą Champions of Change, gdzie mamy 11 prezesów, którzy działają na rzecz równości i włączania, bo ta polityka diversity to jest jedno, ale najważniejsze jest, żeby włączać kobiety tam, gdzie właśnie podejmuje się decyzje, gdzie jest władza, żeby nie było tak, jak jest teraz, że masz 6% kobiet prezesek na stanowiskach właśnie w firmach WIG80, tak, więc no to nie jest wykorzystanie talentów i danie równych szans. To, rozmawiam też z mężczyznami, to jest to, by uświadomić ich, że to, że kobiety chcą tych samych przywilejów, co oni mają, nie oznacza, że one chcą im coś zabrać. A taka ciekawostka o przywilejach to brzmi, że jeżeli ktoś je posiada, to w ogóle ich nie zauważa. Ja im wtedy zawsze taką kontrę daję, że na przykład kobiety nie widzą swoich przywilejów w tak zwanym opiekuńczo-rodzinnym obszarze. I bardzo dobrze działa na nich przykład próby wygrania z kobietą, ze swoją żoną, z którą się rozwodzi, opieki nad dziećmi. Jeżeli jest prostytutką, alkoholiczką albo wariatką. I wtedy oni otwierają oczy. Bo my, jako te żony lub zaraz były żony, nie zauważamy swoich przywilejów w tym obszarze. Tak samo jak mężczyźni nie zauważają swoich przywilejów w biznesie, bo było im to dane od zawsze, tak samo jak nam było zawsze dane, że dziecko powinno być z matką, to taki stereotyp też funkcjonujący, a że ojciec taki tylko jakiś taki doklejony jest, prawda? Więc to jest, ja uważam, że w ogóle unikam słowa walka, nie robię żadnych radykalnych rzeczy, nie mówię żadnych radykalnych rzeczy, dlatego że dziś jest taki czas, żeby mężczyźni zaakceptowali swoją kobiecość, bo każdy z nas ma i trochę kobiecości i męskości w sobie, ale żeby kobiety też zaakceptowały swoją kobiecość. Coś. I zaczęły na przykład w biznesie zarządzać w sposób dla nich bardziej naturalny, a nie w sposób kopiujący przywództwo typowo męskie. I to jest bardzo ciekawy czas i taki czas właśnie, żeby się włączać nawzajem w różnych aspektach życia. I tak bym to chyba zostawiła. Super, myślę, że to jest bardzo ładne. Bardzo prawdziwe i bardzo wspierające, bo jak to mówisz, to już to widzę, wizualizuję sobie, jak to może wyglądać naprawdę i w organizacji, ale i w domu. Ola, bardzo, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie rady, słowa, porady, mądre myśli, które tutaj dzisiaj powiedziałaś, za to, że znalazłaś też czas na tą rozmowę, na dzielenie się wiedzą, inspirowanie innych. Trzymam kciuki za Twoje zdrowie i Twojej rodziny i za sukcesu pisanego szminką i wszystkie inne, które sobie wymarzysz, wymyślisz. Bardzo Ci gratuluję wszystkiego i naprawdę bardzo mocno podziwiam to, co robisz. Także, dziękuję. Także bardzo, bardzo dziękuję i to wszystkiego dobrego. Pa, pa. Pa, pa.